Witam Was na moim kanale, z tej strony Wiktor Lewandowicz. A w tym filmiku omówię proces budowy, a raczej proces prac aż do wykonania wylewki do mojego przyszłego warsztatu, który mam nadzieję postawię jeszcze w tym roku. Czemu to mówię? Po to, by zobaczyć, czy moje przewidywania się sprawdziły. A teraz wychodząc do sedna. Tak samo jak i każda inna budowa, tak samo i ta, zaczyna się od prac ziemnych. Niestety z tego etapu mam tylko zdjęcia. To zresztą było widać na samym początku nagrania. W następnej kolejności jest cięcie desek na pale, zaostrzanie i wbijanie pali. Pod przyszłe deski szalunkowe. Tam ściany szalunków, coś takiego. Jak już ogarnąłem pale i w miarę ich poziom, wtedy przyszła pora na już szalowanie typowe, czyli po prostu ściany szalunku. I co ciekawe, miałem kilka dni tak, że jak tylko się rozstawiłem z narzędziami, coś tam porobiłem chwilę, zaraz zaczął padać deszcz. Tak miałem kilka razy. Więc no, od samego początku nie do końca pogoda mi sprzyjała. No ale jak widać, wszystko zostało ogarnięte. Oczywiście lepszego się nie obyło, czyli na początku kupiłem za mało wkrętów, potem kupiłem znowu za mało, a na końcu kupiłem tyle wkrętów, że się mi dostały. Więc no, jeszcze nie mam wyczuta, ile mi wychodzi żelastwa na budowy. Może kiedyś to ogarnę. Kręcam to wszystkim, co miałem, czyli jakiś bit, na przykład tort był w zakrętarce, a PH czy PZ był we wkrętarce zwykłej. Nie chciało mi się zmieniać, że mam kilka wkrętarek, no to używam na zmianę. Deski oczywiście wszyscy są idealnie wypoziomowane na igłę, tak by później nie musieć równać ścian szkieletu, bo jak już wspomniałem, budynek ten będzie wykonane w technologii szkieletowej, czyli domek fajny, drewniany, mały, 35 metrów na zgłoszenie. Pierwszy taki projekt w moim życiu, mam nadzieję, że nie ostatni. Jak widzicie, za stare to ja chyba nie jestem, może ktoś mnie nawet zna. Teraz idziełem tylko wyżynarką, a czemu? Może nie najszybciej, ale wyżynarkę miałem. A wtedy miało być tanio. No więc było tanio, wyżynarką. Zabawienie się w pasowanie desek, docinanie ich. Wydaje mi się, że wtedy trochę zbyt się z tym pierdzieliłem, zbyt dokładnie. Tak, potem była na to folia przyszła, to potem trochę ziemią zakopałem, więc nie było sensu tak robić. No ale robiłem to pierwszy raz. I teraz znowu fotki. Jak widać, na początku to było prostsze. Po kilku miesiącach od czasu, jak to przykręciłem, jeszcze po wyleniu betonu, to się trochę wykrzywiło. Co widać na ostatnich materiałach. No i teraz zasypywanie tego piaskiem pod spółką i zagęszczanie tego. Z piaskiem też się bardzo długo bawiłem. Naraz mi zabrakło, trzeba było domówić wywrotkę piasku. Więc było ciekawie. Ale co poćwiczyłem, to moje. Tak jak już raczej wspominałem, niestety z kilku etapów nie mam nagrań. Na co jeszcze muszę przeprosić. No ale tak wyszło w ferworze walki, że po prostu nie miałem czasu, nie udało mi się włączyć nagrania. Bywa. Może przy następnej dobudówce. Może przy dobudówce uda się mi już nagrać całość. Potem zagęszczanie. A jako ciekawostkę powiem, że zagęszczanie miałem kilka ciekawych historii. Po wynajęciu zagęszczarki zastanawiałem się, czemu ona nie chce odpalić. Powiem włączyć, nie odpalała.
A nie odpalała dlatego, że miałem zamknięty dopływ paliwa. Więc pozostawię to bez komentarza. Oczywiście w trakcie zagęszczania polewałem to wodą. I później, dzięki takiej technologii, uzyskałem skałę, a nie piasek. Oczywiście w międzyczasie równałem łatą, by wszystko było idealnie równe pod ten styrodur, który właśnie kładę. Styrodur to jest XPS 2x5. Czego żałuję, bo teraz bym wziął 1x10. No ale wtedy, jeśli będzie więcej roboty, będzie fajniej, nie było fajniej. Bawiłem się z tym też o wiele za długo. No ale... Postawiłem, a raczej ociepliłem wylewkę. I teraz zbrojenie. I powoli zbliżamy się do końca tego filmiku. A co za tym idzie, pewnie jesteście ciekawi, ile wyszły prace ziemne. Ja też jestem ciekawy. A tak serio, to kosztorys pojawi się na sam koniec budowy, jak już ogarnę wszystko. W kosztorysie na sam koniec będzie wszystko wyszczególnione. Kabelki, prace ziemne, wylewka, drewno. Ale na sam koniec. I kosztorys pojawi się tylko wtedy, kiedy ogólny koszt budowy wyjdzie tyle, ile ja sobie założyłem, że ma wyjść. A co raczej tyle wyjdzie, to się pojawi na koniec, nie? Więc cena pyta... cena będzie, ale jeszcze nie teraz. Tu folia. Folię kładłem pod do styrodur i na... Folia to jest 0,5 bodajże. Też robota raczej przyjemna, tylko niestety jak było ciepło, to folia strasznie dawała o sobie znać. Szczególnie podczas zbrojenia siatek i wiązania tego na powierzchni. No cóż, to raczej tyle, ja się żegnam. Widzimy się w następnym filmiku. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza czy znaku po sobie. To się przyda. Zawsze się przyda. A was to nic nie kosztuje. Szczególnie, że kilka miesięcy nie wstawiałem jakichś dłuższych filmików. No. Więc wiecie, co macie robić. A ja się żegnam. Nara. Dzień, kiedy będzie gruszka wydawana. Hurra! Teraz tego za trzeci będzie koniec. A następna część już za miesiąc. Let's escape.
witam. Lakuś też wita. To nie Lakuś? Wracając, tak wygląda wylewka. 2 tygodnie od czasu, kiedy Gruszka odjechała. Już to jakoś wygląda, ale do końca jeszcze daleko. Mam nadzieję skończyć w tym roku. Może się mi uda. Dlatego beton jest suchy, twardy, tak jak powinien być. Teraz tylko kupić materiały, wkręty, gdzie można cisnąć z budową szkieletora. No, to tyle. Żegnam.